Witam Was serdecznie. Temat jest niezwykle ważny, ponieważ chodzi tutaj o niepodległość Polski i o niepodległość innych krajów europejskich. Media tego tematu nie poruszają, a jeżeli poruszają, to poruszają tylko wąskie wycinki i są one na tyle małe, że nie widać tej całości, na którą się składają. Tutaj poruszymy jeden z takich wycinków, a kiedy go omówimy, no to powiem Wam, jak to się wszystko składa na całość, ponieważ nie przesadzam ani o jotę. Chodzi tutaj o niepodległość państw narodowych, europejskich. Jest już zapowiedziany i przez Angelę Merkel, i przez Hubert Schulz. Nie Hubert. W każdym razie Schulz, prawda? Ten niemiecki polityk, on się co prawda stoczył w niebyt polityki, ale jest zapowiedziane, że państwa narodowe tam do któregoś roku mają przestać istnieć, no i mamy być takim jedną wielką rodziną europejską. I te procesy odbywają się u nas w Polsce, w Europie Środkowej, ale też w Europie Zachodniej. Ze względu na różne mądrości etapu, na różne warunki polityczne, kulturowe, odbywa się to w troszkę zmieniony sposób i tutaj też będzie okazja, żeby porównać, jak to się dzieje u nas i jak to się dzieje na Zachodzie. Zacznijmy od Warszawy, od prezydenta Trzaskowskiego. Otóż warszawski ratusz dorobił się Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Minister Spraw Zagranicznych Warszawy, czyli co? Dublujemy, czyli dublujemy struktury ze szczebla państwowego, no bo musicie się ze mną zgodzić. Tak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych miastu nie jest potrzebne. Mamy Czaputowicza, oczywiście, że pan Heniek spod budki z piwem zapewne by sobie lepiej radził, ale to nie jest powodem do tego, żeby nagle miasta miały swoich polityków i prowadziły odrębną politykę zagraniczną. A jak Wam za chwilkę udowodnię, jest to złamanie praworządności. Praworządność, teraz to hasło robi wielką furorę. Każdy z lewej strony mówi o praworządności, nie mówi już o prawie, mówi o praworządności. Nawet wypłata funduszy unijnych ma być zależna od praworządności. A poczytajmy sobie z lewicowej Wikipedii definicję praworządności. Praworządność w szerokim, opisowym sensie jest to przestrzeganie prawa. Praworządne jest państwo czy społeczeństwo, w którym normy prawne są powszechnie przestrzegane. Sposób rządzenia oparty na poszanowaniu prawa określa się również jako nomokrację. W węższym normatywnym sensie jest to zasada praworządności. Legalizm, czyli zasada legalizmu, oznacza zasadę działania instytucji publicznych. I teraz uwaga, zasada działania instytucji publicznych, zgodnie z którą instytucje te mają działać wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych im przez normy prawne. Tak, czyli pan Trzaskowski powinien się zająć tym, żeby z wiat śmietnikowych śmieci się nie wysypywały, żeby nie było korków, żeby wiaty przystankowe były remontowane, żeby było więcej linii metra. I to są rzeczy, którymi powinien się zajmować samorząd i prezydent, a nie prowadzić samodzielną politykę zagraniczną. Tak? Złamanie praworządności, oni sobie tutaj na tym jadą i nagle Parlament Europejski, do którego oni tutaj już pomału uderzają, zaraz Wam powiem, o co chodzi, nagle problemu nie widzi. Tym warszawskim ministrem spraw zagranicznych ma być pan Jacek Najder, czyli swój człowiek. Za czasów Platformy Obywatelskiej był na miłej posadzce w Afganistanie, ambasador w Afganistanie. No, niebezpiecznie tam zapewne było, chociaż zapewne był w zielonej strefie przez Amerykanów utworzonej, ale no, myślę, że jakichś wielkiego zbliżenia między nami a Afgańczykami nie było. No i teraz, jako że przyszła tak zwana dobra zmiana, wymiotła aparatczyków peowskich, no to został zatrudniony w Warszawie i będzie teraz ambasadorem wolnego miasta Warszawy. Nie wiadomo, jak to nazywać. Złośliwi też mówią o tym, że no zawsze, jeżeli jest teraz takie ministerstwo, zawsze prezydent również będzie mógł oprócz ambasadora swoją politykę zagraniczną prowadzić. No i pan Trzaskowski będzie mógł sobie teraz wylatywać i z różnymi ważnymi osobami się spotykać, a to też będzie trampolina do kariery politycznej. Pan już rozmawiał co? Pan Trzaskowski rozmawiał już z Sadiq Khanem, tak? Czyli prezydent, czy burmistrz Londynu oraz, zapomniałem jej nazwisko, ale to jest taka lewicowa polityk Partii Demokratów. Jakieś ma chyba korzenie latynoskie, nie będę teraz się zatrzymywał i szukał jej nazwiska, ale możecie sobie to w artykule przeczytać. Czyli zamiast siedzieć na dupsku i pilnować, czy tutaj Warszawa dobrze funkcjonuje, no to pan Trzaskowski będzie sobie latał po świecie i nawiązywał kontakty z politykami. Bardzo sprytne. O co chodzi, ktoś się może spytać? Uchylę rąbka tajemnicy, bo wprost o tym mówi pani Dulkiewicz z wolnego miasta Danzig. Ona mówi wprost, żeby fundusze unijne, które są przeznaczone na ekologię, były transferowane do miast, do państw miast z pominięciem rządu w Warszawie, z pominięciem po prostu, z pominięciem rządu polskiego wprost z Unii Europejskiej do miast państw. Może przeczytam więcej. Spójność środowiska, zatrudnienia, klimatu, energii, transportu, ekologii. Generalnie wszystko to, czym ma się zajmować rząd w Warszawie. Ale jest coś takiego jeszcze jak Europejski Filar Praw Socjalnych. I to jest słowo klucz. Sprawdziłem sobie w lewicowej Wikipedii. Dokument Unii Europejskiej podpisany wspólnie przez Parlament Europejski, Radę Europy i Komisję Europejską 17 listopada 2017 roku. Czyli świeża sprawa. Na szczycie społecznym na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, który odbył się w Göteborgu w Szwecji. I teraz w Wikipedii możemy sobie przeczytać, z czym to wszystko tutaj się je. Ja wam tylko dam wycinek, ale jak się wpatrzycie, to reguluje czas wolny, czas pracy, ekologię, transport, zatrudnienie, wszystko. Każdy aspekt naszego życia. Na przykład równość w zatrudnieniu. Tutaj już wam mogę zdradzić, że jest to tolerancja represywna. Bardziej kogo faworyzować przy zatrudnieniu i patrząc na mnie, ja bym nie miał szans na zatrudnienie czy w strukturach miasta lub firmach, które kooperują z miastem, bo tutaj już jest narzucanie wartości, ich, które sobie tam wymyślili, tam powiedzmy, że są wspaniałe wartości, tak? Ale musisz, czy się z nimi zgadzasz, czy nie, musisz je przestrzegać, jeżeli chcesz mieć, współpracować z państwem, przepraszam, z miastem, dostarczać towar, nawet wynajmować lokal, nawet tak, nie, że ty coś opychasz w mieście Warszawa, jakieś usługi, czy dobra, nie, nawet pozwalają ci wynająć lokal, jeżeli ty się będziesz stosował do tego. Równe szanse, no to właśnie, to są te równe szanse, dochód minimalny, czyli już tutaj mamy dochód minimalny, pieniądze dla każdego. Za to, że nic nie robisz, dostajesz tam jakąś jałmużnę i tym ma się zajmować miasto. Nie rząd, a pan Trzaskowski będzie tutaj wypłacał, okienko będzie w ratuszu. Co tutaj jest jeszcze? Aspekt pracy, nauki, służby zdrowia, widzicie, wszystko. Szkolnictwo, czas wolny, całe życie. Żeby być sprawiedliwym, musimy wiedzieć, że to nie jest domena Polski, bo są takie teorie, że tutaj Niemcy są obok nas, chcą powyciągać tam te swoje ziemie, które stracili i to jest tutaj domena typowo niemiecko-polska, że tak powiem, tak? W takiej kolejności. Ale okazuje się, że to jest szerszy obraz i tak jak już zdradziłem wam na początku, inaczej jest, aczkolwiek wszystko idzie w tym samym kierunku w Europie Środkowo-Wschodniej, inaczej jest w Europie Zachodniej. Dlaczego? To za chwilkę. Jeżeli chodzi o szerszy obraz w Europie Środkowo-Wschodniej, to powstał coś takiego jak Pakt Wolnych Miast. Na Węgrzech to podpisano. Prezydenci stolic Polski, Węgier, Czech, Słowacji. Na Uniwersytecie Sorosa oni tam teraz się zamykają. Do Niemiec się przenoszą i tam jeszcze tak ostatnim tchem tam inaugurowali właśnie taki Pakt Wolnych Miast. I tam będzie podobnie, że to wszystko, co tutaj robi Warszawa, co robi Gdańsk, Breslau, to będzie tam powielane. No zauważcie, że nie ma wolnego miasta Malmö, wolnego miasta Berlin, Paryż, a to dlatego, że mimo iż takie same procesy tam się dzieją, to akurat sprawy mają się tak, że władza centralna i władza na szczeblu lokalnym, oni są z jednej drużyny. Jest to lewica mniej, bardziej skrajna, ale ideologicznie oni tam są wszyscy po jednych pieniądzach. U nas w Europie Środkowo-Wschodniej jest różnie. Tak samo jak jest z Orbánem. Powiedzmy, że on tam jeszcze bardziej jest progresywny niż PiS. Chociaż nie inaczej, niż udaje PiS, że jest. Ale tak jak patrzyłem sobie na przykład na prezydenta Budapesztu, to on jest taki jak Trzaskowski i tutaj to są takie, wiecie, nie? Te wszystkie, te same wartości. Przejdźmy teraz do tego, co zapowiadałem na samym początku, czyli likwidację państw narodowych europejskich na rzecz wspólnego superpaństwa Europa. Ja wam o tym już kilka razy zajawiałem, chociażby przy odcinku o Breslau. Macie tutaj też link do bardzo wyczerpującego materiału na ten temat z mediów narodowych i to Wam polecam. I to ja sobie zdaję sprawę, że już kilka razy o tym mówiłem, ale to musicie znać na pamięć, bo to jest dojście do takiego modelu od państw narodowych do jednego superpaństwa. Bo jeżeli ktoś się zastanawia, chociażby wtedy jak mówiła o tym Angela Merkel, że nie będzie już państw narodowych, że muszą się zrzec swojej suwerenności, no to czy ktoś się zastanawiał, w jaki sposób to ma się odbywać? Że co, że nagle z Sejmu wyjdą i powiedzą, dobra, to jest ten dzień, Sejm już nie pracuje, tylko słuchamy się w Brukseli. Nie wejdzie tutaj żadne wojsko. Ma być to długotrwały proces, gdzie funkcje państw narodowych będą przejmowały właśnie duże ośrodki miejskie. I koniec końców wszystkie prerogatywy, fundusze, jak widzimy, chcą bezpośrednio również, żeby były kierowane do miast. Będą przejmowały prerogatywy państw narodowych, aż koniec końców ten malowany parlament, który nie będzie miał za dużo do roboty, no bo z jednej strony parlament Unii Europejskiej, część prerogatyw od nich przejmuje już, a resztę państwa miasta. No i w końcu ktoś dojdzie do wniosku najpierw w Europie Zachodniej, hoj, po co nam tylu chłopa i bab utrzymywać, którzy nic nie robią, zlikwidujmy ich, ośrodki władzy są już gdzie indziej. I tak to będzie pomału trwało. To jest też bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o politykę historyczną, bo teraz taką domeną państw jest narracja na szczeblu państwowym. Tak? Tutaj jesteśmy Polakami, ktoś tam jest w Niemczech, mają swoją politykę historyczną, a to ma być kompletnie zamazane na rzecz właśnie polityki historycznej i społecznej, która jest wokół tego państwa, czyli państwa miasta. Czyli inaczej to będzie w Warszawie, inaczej to będzie we Wrocławiu, tutaj w Gdańsku, prawda? Będą przeważnie się uczyły dzieci i różne imprezy. Nie będzie imprez państwowych, tylko ty związany z Gdańskiem, w Warszawie z Warszawą. Tylko że na Zachodzie różni się to troszkę od tego, jak jest u nas, ponieważ no, u nas ta władza centralna i władza lokalna no, zwalcza się, a jako że na Zachodzie idzie to gładko, no to powstał tam pakt państw międzykulturowych. Tak, my tutaj mamy wolne, no bo oni walczą o niepodległość, prawda, od tych tutaj reżimów pisowsko-orbanowskich, a tutaj są państwa wielokulturowe. I tak samo właśnie imigranci i uchodźcy, którzy mają do państw i cały czas to robią, się osiedlać, zmierzać i tutaj dokładać troszkę swojej kultury, no to właśnie to jest takie wymieszanie. To jest oficjalne zalecenie, program Rady Europejskiej. To nie jest fiu-bździu, macie tutaj link do tego, że tam też nie będzie mile widziane. Nie po to oni to robią, to może się czasem wydawać szalone, ale oni nie po to robią, żeby nagle tutaj kultura czy ze wschodu, czy z południa nagle nas zdominowała, tylko to będzie do pewnego momentu, aż pewne procesy zajdą u nas tutaj na miejscu i ma być wytworzona nowa kultura, która będzie no, domieszka starej, tych nowych, wielu tych nowych, prawda? Pomieszane właśnie no, tutaj z państwami, miastami, czyli wokół tego, jaka jest historia danego miasta. I z tego się wytworzy nowa kultura państw, miast skupionych wokół siebie, które razem oczywiście będzie spajana przez wartości europejskie. Wszystko jest genialne, pomyślane. Nawet widzicie, są różne metody podejścia w różnych krajach. Tak? To naprawdę nie jest fiu-bździu. My tutaj się kłócimy o pierdoły, a ten walec cały czas jedzie. I to jedzie prosto i wszystko pięknie wyrównuje. Ja Wam nie będę więcej tłumaczył. Zajawiłem Wam ten Europejski Filar Praw Socjalnych, który obejmuje każdy aspekt naszego życia. Smaczków będzie więcej, na przykład policja, siły porządkowe, wiecie, ściganie bandytów, oczywiście, bardzo ważne, ale na przykład według tych zaleceń, tej dyrektywy, to nie jest dyrektywa, to jest jakiś program, do którego na Zachodzie państwa mogą dobrowolnie przystępować. Oni na przykład mają być agentami różnorodności. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, ale takie sformułowanie zostało ujęte ze strony, to jest wszystko instrukcje, są na stronie internetowej, macie tutaj to podlinkowane, jest to oficjalna jaczejka Unii Europejskiej To tak wszystko jest wprost podane, ponieważ to jest ściągawka do samorządów miejskich, co robić, jak postępować, jak tutaj mają być kwestie zatrudnienia. Nawet są detale przebudowy centrów miast, tak żeby to lepiej dialogowi międzykulturowemu służyło, więc o każdy detal zadbali. Dlatego ja nie będę tutaj teraz z pamięci Wam mówił, bo chodziło mi tylko o tą kwestię w Warszawie i jednocześnie przypomnienia tutaj tych europejskich procesów. Wszystko tam będziecie mieli podlinkowane, będziecie mieli też zdjęcia do tego portalu, jeżeli się komuś nie chce klikać, z instrukcjami, quizami właśnie dla samorządowców, jak tutaj to wszystko transformować. Piękna sprawa z ich punktu widzenia. Tymczasem ja Was zapraszam na Twittera, na sep.tv, na playlistę. Zobaczcie, bo nie wszystko tutaj jest dobre. Prewencyjnie, bo tutaj jest za wiele tematów jest. Prewencyjnie filmy są oznaczane jako nieodpowiednie, a jako że uważam, że filmy są odpowiednie, no to trzeba czekać czasem, aż przyjdzie ktoś z administracji. Oczywiście ja się bardzo cieszę, jak administracja przychodzi, szczególnie taka miła osoba, która sprawdza ten film właśnie. Więc to jest super sprawa. Dziękuję za Wasze wsparcie i to finansowe, bo to w tych ciężkich czasach bardzo pomaga przy wsparciu kanału, ale też łapki, komentarze konstruktywne i to, że jesteście. No bo gdyby Was nie było, to bez sensu strzępić twarz, że tak tutaj powiem poprawnie politycznie. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.